Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi od wielu lat na podstawie koncesji zawartej z Urzędem Miasta w drodze przetargu wyłonione schronisko dla bezdomnych zwierząt. Znajdujemy się tutaj przed tym schroniskiem. W tym roku musimy się pochwalić tym, że dzięki życzliwości Wydziału Kształtowania Środowiska i Wydziału Inwestycji możemy mieć wszystkie zwierzęta pod dachem, co jest bardzo istotne, szczególnie, że jesteśmy tutaj bardzo blisko Wisły i temperatury nocą są rzeczywiście bardzo niskie. Także z tego jesteśmy szczęśliwi, że nasze zwierzęta nie marzną. Natomiast na pewno naszym zwierzakom brakuje jednego. Nie brakuje im wprawdzie karmy, aczkolwiek też proszę o karmę, bo to zawsze jest potrzebne, ale brakuje im przede wszystkim serca, brakuje im tego, żeby ktoś się nimi indywidualnie opiekował, bo każde zwierzę chce być kochane, tak jak pewnie każdy człowiek. Każde zwierzę chce być kochane, chce mieć dom i chce mieć rodzinę. I o to najbardziej apeluję, żebyście Państwo przychodzili do krakowskiego schroniska, żebyście się Państwo umawiali na wizyty, na spacery przedadopcyjne, bo zwierząt czeka dużo i zwierzęta ze schroniska na ogół są bardzo wdzięczne, serdeczne i na pewno okażą, staną się dla Państwa ogromną radością w domu.